realizować, ale tylko i wyłącznie z prac remontowych. Pozostałe punkty na liście na chwilę obecną nie zmieniają się. Czyli jest dokładnie tak, jak było proponowane do tej pory. Jedynie oprócz punktu H jest propozycja do rozważenia dwóch rzeczy. Przystanek na ulicy Wyki tutaj, jest w wagonalnym stanie chodnik, koszt remontu około 10 tysięcy. Zarząd, który się zebrał przed sesją, proponuje to wprowadzić w formie poprawki, autopoprawki. I tak samo Lenca Elsnera, skrzyżowanie tych dwóch ulic, jest tam około 10-15 metrów chodnika, który jest częściowo zielony, zieleni i chodnika, który stanowi tak naprawdę realny parking. Trzeba to uporządkować. Koszt około 17 tysięcy złotych. I to było autopoprawką wniesioną na zarządzie przed sesją. Zanim Państwu oddam głos, krótko skomentuję jeszcze temat budowy. Potem będziemy pytać o wszystko. Druk numer 5. Zmiany, które zaszły na tym druku, wynikają z dwóch kwestii. Jedna, że część zadań przesuwamy do remontu, a druga, że ZIKiK poprosił, żeby te zadania były ułożone w takiej kolejności, w jakiej mogą zostać zrealizowane i w jakiej już są środki zaangażowane. Czyli ulica Pożyczkowa Radzikowskiego są w trakcie realizacji. Projekt modernizacji Różyckiego jest zlecony w trakcie realizacji. Następnie punkt czwarty. To jest coś, co ZIKiK zaproponował do rozważenia. Zamontowanie takich stacji rowerowych, które mają być włączone w krakowską kartę miejską. Jeśli ktoś kupi bilet miesięczny na autobus, będzie mógł korzystać z tych rowerów za darmo. Jeśli my sfinansujemy jeden za 50 tysięcy, oni dadzą drugi. Dlatego jako zarząd zaproponowaliśmy dofinansowanie montażu dwóch. Nie inaczej, żeby na przypadkiem nie zrobili fikusa, nie sfinansowali naszej, a potem stwierdzili, że swoich środków nie mają. Pozostałe zadania zmieniły tak naprawdę tylko kolejność i jedno z nich, czyli ulica Narutowicza, o czym pan Ireneusz Lisiak, z którym byłem w kontakcie w tej sprawie, wie, zostało usunięte z tej listy i przeniesione do remontu właśnie na pozycję 11, z racji tego, że jak wiecie Państwo, na poprzedniej sesji mówiłem, koszt tego modernizacji miał wynieść 900 tysięcy. 150 km drogi. Bzdura na kółkach nie do zrealizowania, przynajmniej przez dzielnicę. Oczywiście, gdy zapoznanie się z dokumentami, które mówiły dlaczego, no to kwota wydaje się normalna, tylko że oni chcieli tam przebudować wszystko, oświetlenie, parki, kanalizację, wszystko. Ale dlaczego ze środków dzielnicy? Nie wiem. Dlatego proponujemy to zmienić. Ja to proponował tam, żeby to nie ograniczyło się do remontu chodnika, tylko plus nakładka asfaltowa, bo zgadza się, bo tak to jest zamysł. Dobrze, oczywiście. To przegłosujemy za chwilkę tą uwagę. Myślę, że starałem się najkrócej i najjak jaśniej to powiedzieć, ale może się nie udało, to pan Czarny, jeśli są jakieś pytania, to chętnie usłucham. Pani Wymina się poza pierwsza, to pytanie na przykład. Ja mam pytanie dotyczące przejścia dla pieszych przy ulicy Białopolskiej. O co chodzi z ażurowymi płytkami, które tam mają? I w którym to ma być miejscu, bo tam nie ma za bardzo terenu zielonego? To był pani wniosek, więc pytanie dlaczego, że... To nie był mój wniosek. To był pani wniosek, aby uwzględnić postulat mieszkańców o wyznaczenie przejścia. Przy ulicy Pleszowskiej, której jest, po prostu zdarło się zebrać. Natomiast wyznaczenie. Tak, ale nigdy w życiu, proszę pana, nie wyszłam z taką inicjatywą. No to w takim razie to jest w porządku. Ja w takim razie składam wniosek, poprawkę o wykreślenie tego przejścia. Pan Ireneusz, proszę. Ja dziękuję za przewodniczenie, mam tu bardzo pamiętnik na Bałtyckim Poczynowie. Tam jest sytuacja taka, że tam ci motocykliści zaczęli już sobie tam jeździć. Już spróbuję to omówić, to muszę wziąć do datu. A
Czyli jeśli pani uważa, że jest to niepotrzebne, to będziemy głosować. Znaczy, bo tam w ogóle nie ma zasadności, bo kawałek dalej jest przy Górnickiego przejście, jest 2 metry dalej, a tutaj na środku skrzyżowania, no, bez sensu. Dobrze. Omówię krótko to, co pan Ireneusz powiedział, czyli dlaczego pewnych rzeczy nie ma. Bałtycka Bursztynowa, progi negatywne, uwarunkowanie terenowe, proponujemy inne metody. Metoda tempo 30, czyli oznakowanie właściwie terenu. To nie jest oznakowane. Jeszcze nie no, w drugim dokumencie, który mamy ze spotkania, to mam tylko bardzo krótkości. Tak. To jest worek, nie? Tak. Tu jest. Progi zwalniające przy Bałtyckiej Bursztynowej, negatywna opinia. Szanowni Państwo, tak samo jeśli chodzi o lustra, które proponowaliśmy. Jaremy. Tu nie ma przejścia. Negatywna opinia ZIKI. Ustalono na podstawie, ustalono, że Wydział ponownie sprawdzi zasadność, natomiast później dostałem kolejne dokumenty, które brzmią, że... Ulica Jaremy 14, lustra drogowe wypukłe, zwiększony kącie obserwacji, zastosowanie miejsca, gdzie stoją budynki, słupy, drzewa, ograniczenie widoczności kierujących. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do przedmiotowego miejsca, gdyż parkujące pojazdy nie są przeszkodami stałymi. I dlatego jest negatywna opinia. Podobne wytłumaczenie jest dla Murawskiej, Chełmońskiego. Nie chcę chodzić w szczegóły, mogę czytać, ale jeśli tylko będzie wniosek, to nie ma sensu. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy była rozpatrzona sprawa uchwały w sumie tego roku dotycząca organizacji zmian? Czy to kiedyś było na innym miejscu? To? Nigdy. Półtora roku. Szanowni Państwo, zajmują się. To na czym mówimy? No właśnie. Dobrze. Czy są pytania jeszcze do remontu lub do budowy? Oczywiście nie. W związku z tym poprawki będziemy głosować następujące. Dodanie tego przejścia na Balaka to jest zwykłym wypadkiem przy tworzeniu uchwały. To powinno być, bo na zarządzie było mówione, każdy członek zarządu to potwierdzi. Ale pro forma przegłosujemy. Kto z Państwa jest za tą poprawką, proszę o podniesienie ręki. Teraz. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jeden wstrzymujący, 2 przeciw. 13. Ja bym nie brał udziału w głosowaniu. Kolejna poprawka to jest. Ulica Narutowicza, remont chodnika i nakładki asfaltowej. Specjalnie osobno nie całej ulicy, żeby jak będzie problem, żebyśmy nie musieli mu zlecać. Kto z Państwa jest. Tak, kto z Państwa jest za, proszę podniesienia ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 14 za 2. Przepraszam, 0 wstrzymujących. No i ostatnia poprawka o wykreślenie z uchwały przejścia dla pieszych przy Białopolskiej Kreszowskiej. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 1 wstrzymujący, 1 przeciw, 14 za. Przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania całej uchwały. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. 2 przeciw, 14 za.